Jak jest dobry klimat wokół reprezentacji, to zawsze jest dobry klimat wokół waszej piłki, wokół tego, co wy robicie, jak pracuje się w klubie, jaki stosunek jest rodziców, kibiców i tak dalej, i tak dalej. Także kibicujcie tej reprezentacji, a ja wam życzę, żeby w przyszłości paru z was awansowało i w tej reprezentacji grało. A przecież są piłkarze tacy, którzy jak z Jastrzębia jest Glik, jest Strzechowic, jest Piszczek, no tych Helik jest Chorzowa, bo Głuchu grał. Wilczek jest jeszcze z tak Wrocławia. Jest. I teraz nie Klich, tutaj jest Katowice. Proszę? Także tych śląskich piłkarzy jest dość sporo i ja zawsze żartowałem, kiedy reprezentacja znowu przyjedzie na Stadion Śląski. Bo wszystko chcą robić w Warszawie. Ja mam powiem, kiedy przyjedzie. Jak co najmniej 8 piłkarzy ze Śląska w reprezentacji. Za 7 lat chyba. To będą zmuszeni, że tak powiem, przyjechać. Natomiast ja was dopinguję do jednej rzeczy, do takiej, żeby mieć takie wewnętrzne przekonanie, że ja muszę pracować dobrze, solidnie na treningu, ale jak mam czas i sami okazję. I mam przy placu, przy domu taki murek jak tu, to w nieskończoność uderzam tą piłkę prostym podbiciem, wewnętrzną częścią stopy, zewnętrznym podbiciem. Popatrzcie, jak ktoś gra dobrze w tenisa, jak Nadal, czy Federer, czy inny. Ile razy on musi zaserwować, ile razy on gra. Forehand, backhand i tak dalej, tysiące razy. I tak samo ty musisz mieć tysiące uderzeń po to, żeby dobrze grać. A dzisiaj te podania są najważniejsze. I to widziałem, że parę takich szło ostrych po ziemi do partnera i tego się po prostu nie bać. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Nawet jak jest upał, jak ja gram i na przykład mam jego kryć, to ja zawsze się ustawiam w zależności od tego, gdzie jest piłka. Ale zawsze jestem tak nastawiony, że jak do niego idzie podanie, to ja go wyprzedzę. I teraz jak go wyprzedzę, to nie wybijam tej piłki chwilę, bo stara się mi ją zabrać i grać akcję ofensywną z partnerem. Dam jemu, a on mi odda z pierwszej piłki do boku i gra. Musicie więcej tej gry szukać. Są takie dwie maksymy, które muszę wam powiedzieć. Pierwsza maksyma to jest ta, że tak długo rozwijasz się jako zawodnik, jak długo doskonalisz swoją technikę. Czyli inaczej mówiąc, jak poprawiasz uderzenie, przyjęcie, twór, to doskonalisz siebie. I druga taka maksyma jest, to zawsze trenerom mówię, powiedz mi, czego jest najtrudniej nauczyć? Najtrudniej jest nauczyć myślenia w klubie. Najtrudniej jest wlać dużo oleju do głowy, żebyś grał inteligentnie, mądrze, żebyś umiał współgrać i tak dalej. I nasza reprezentacja zaczyna coraz to rozsądniej grać, nawet w tym meczu z Hiszpanami. Grała czasem tak jak grała, natomiast przynajmniej fragmenty w tym meczu były takie dobre. Ale ja już nie będę wam truł, bo to już jest za 10 minut. Panie trenerze, jakie mają barwy? Biało-czerwone. Zapraszamy już teraz, zapraszamy w przyszłym roku. Jak reprezentacja przegra z Szwedami, to następna lepsza jest to do mnie. Chodźcie zdjęcie jeszcze, co? Możemy? Bardzo proszę. Gdzie? No właśnie patrzę. Bramka.